Wielka Brytania dogadała się z Unią Europejską. Państwo Islamskie ma nowego przywódcę. Chociaż Rosja twierdzi, że wcale do niczego nie doszło. A na koniec, skoro już będziemy przy Rosji, to w Polsce schwytano prawdopodobnie rosyjskiego szpiega. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, Donald Tusk już dużo wcześniej mieszał w Brexicie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o całej sprawie, jak to wszystko się zaczęło i jaki miało ciąg wydarzeń, to zapraszam serdecznie do tego filmu, bo tam o tym mówiliśmy konkretniej. A tymczasem ruszamy do pierwszego tematu, bo mamy wreszcie porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Ale chyba nie takie, o jakie nam chodziło. Government and right up until today, the agreement needed by the 27 EU members was still up in the air. But what we think persuaded Paris to. Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się, by wspólnota zaakceptowała wniosek o opóźnienie Brexitu do 31 stycznia 2020 roku, poinformował w poniedziałek na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Teraz ma on jak najszybciej rozpocząć procedurę pisemną w tej sprawie. Jak pisze BBC, Donald Tusk przekazał, że 27 zgodzi się na tak zwane elastyczne przesunięcie Brexitu. Oznacza to, że Wielka Brytania miałaby możliwość wyjścia z Unii Europejskiej jeszcze przed końcem stycznia przyszłego roku, o ile wcześniej zakończony zostanie proces ratyfikacji porozumienia rozwodowego. Rada Europejska, godząc się na przedłużenie Brexitu do 31 stycznia, wykluczy możliwość renegocjowania umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wynika z projektu decyzji w tej sprawie. Przedłużenie wyklucza jakiekolwiek otwieranie porozumienia o wyjściu. Taki zapis znalazł się w dokumencie, który będzie teraz przyjmowany przez szefów państw i rządów Unii Europejskiej w procedurze pisemnej. W piątek ambasadorowie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na przesunięcie terminu wielkiego rozwodu, o który wnioskował Londyn. Nie podjęli jednak decyzji, o ile przedłużyć proces wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Poniedziałek brytyjscy posłowie mają głosować w sprawie wniosku o skrócenie kadencji parlamentu. Premier Boris Johnson chce, aby przedterminowe wybory odbyły się 12 grudnia. Tydzień temu Johnson, przymuszony ustawą parlamentu, wysłał do Brukseli wniosek o przełożenie Brexitu z 30 października do 31 stycznia 2020 roku, choć w dołączonym liście dodał, że osobiście jest temu przeciwny. Brytyjski premier zapowiedział, że chce, by doszło do przedterminowych wyborów, jeżeli Unia Europejska zaproponuje przesunięcie Brexitu na styczeń przyszłego roku. Jak ocenia BBC, szanse Johnsona na zdobycie poparcia dla takiego wniosku, który wymaga zgody 2/3 posłów, są niewielkie. Obecna kadencja Izby Gmin kończy się w 2022 roku. Zgodnie z ustawą z 2011 roku wprowadzającą stałą długość kadencji, parlament może zostać wcześniej rozwiązany, ale muszą się na to zgodzić 2/3 posłów. Johnson już dwukrotnie złożył taki wniosek, ale za każdym razem był on odrzucany przez opozycję. Również teraz nie ma pewności, że ugrupowanie opozycyjne, szczególnie Partia Pracy, go poprą. A flex tension, which means that the UK could leave before the 31st of January if a deal is approved in that time. Polska znajduje się na liście krajów, które najbardziej odczują skutki Brexitu, jeśli dojdzie do niego bez umowy. Więc wydawałoby się, że Polaków powinno to nadzwyczaj bardzo interesować. Jednak ten temat już był tyle razy wałkowany, że ciężko nie odnieść wrażenia, że staje się nudny. Podobnie jak z incydentami powodowanymi przez uchodźców. Media w Polsce i na świecie już tak o tym trąbiły, że teraz zwyczajnie mało się o tym słyszy. Mimo tego, że jeśli wpiszecie w Google odpowiednie frazy, no to dostaniecie wyniki i zobaczycie, że przynajmniej raz w tygodniu w Unii Europejskiej do takich incydentów dochodzi. Tylko nie wyświetla się to na głównych stronach serwisów informacyjnych, tylko dopiero jak wejdziecie w odpowiednie działy i się tym zainteresujecie. Bo tam wyświetlają tylko rzeczy, które faktycznie ludzi obchodzą. A to już jest temat taki, który Polaków przestał interesować. I gdyby nie stanowcza informacja ze strony USA oraz chwalenie się Trumpa w jego stylu, że zlikwidował przywódcę ISIS jak psa, no to chyba nawet byśmy się o tym nie dowiedzieli. A tu proszę, ISIS ma już nowego przywódcę. A, i zanim zaczniemy newsa, to tylko tak powiem, że takie frazy jak ta lub ta będziemy zastępować jakimiś innymi, bo YouTube strasznie nie lubi, kiedy mówi się takie słowa i później mogą nam nawet nałożyć ostrzeżenie na kanał, więc spróbujemy z informacji o ISIS zrobić content family friendly. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
un profil qui rappelle celui d'Al-Baghdadi, petit imam de l'ouest de Bagdad qui se révolte contre la présence étrangère. W amerykańskich operacjach przeprowadzonych w miniony weekend odszedł przywódca tzw. państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi oraz rzecznik organizacji Abu al-Hasan al-Muhajir. Jednak w ISIS już wybrano ich następców. Nowym przywódcą został prawdopodobnie Abdul Kardasz, dowiedział się Newsweek.com. Abdullah Kardasz został wybrany na następcę przez al-Baghdadiego jeszcze w sierpniu. O nowym przywódcy państwa islamskiego nie wiadomo wiele. Za czasów Saddama Husajna służył jako oficer w irackiej armii. Kardasz miał zgodzić się na objęcie stanowiska al-Baghdadiego, choć rola przywódcy ISIS w ostatnich latach znacznie zmalała, informuje Newsweek.com. Według informatorów tygodnika rola al-Baghdadiego w ISIS była w ostatnich miesiącach czysto symboliczna. Nie brał on udziału w planowaniu misji wojskowych, decydował tylko, czy przeprowadzić jakąś operację, czy z niej zrezygnować. Baghdadi éliminé, l'État islamique n'est pas mort. Au nord du pays, des groupes armés clandestins attaquent toujours des villages. Wczoraj Trump poinformował, że Baghdadi odszedł w wyniku operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Zaznaczył, że obawiając się przecieków, nie poinformował zawczasu o operacji skonfliktowanej z nim politycznie Pelosi. Przyznał też, że podczas akcji wojskowej Amerykanie za zgodą Moskwy korzystali ze strefy powietrznej kontrolowanej w Syrii przez Rosjan. Ale władze USA nie przekazały Kremlowi szczegółów operacji. Do podziękowań dla amerykańskiego wojska dołączył Joe Biden, były wiceprezydent USA i jeden z faworytów do otrzymania nominacji demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Gratuluję naszym siłom specjalnym, naszemu środowisku wywiadowczemu i całemu odważnemu wojskowemu personelowi za wymierzenie sprawiedliwości Abu Bakrowi al-Baghdadiemu. Świat jest lepszy i bezpieczniejszy bez niego, napisał na Twitterze. W oświadczeniu zastrzegł, że ISIS dalej pozostanie zagrożeniem dla amerykańskich obywateli i sojuszników Stanów Zjednoczonych. W celu zwalczania bojowników tej dżihadystycznej organizacji konieczna jest dalsza presja, a to według Bidena zostało utrudnione przez decyzję Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii. Według wcześniejszych informacji amerykańskiego wywiadu Baghdadi ukrywał się gdzieś wzdłuż granicy iracko-syryjskiej. Zabito go jednak kilkaset kilometrów od tego miejsca w pobliżu granicy Syrii z Turcją. Islamistyczną organizacją kierował od 2010 roku, kiedy ISIS było jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku. W szczytowym okresie państwo islamskie kontrolowały tereny od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku, Bagdadu. Jednak porażki ISIS w Mosulu w Iraku i w Ar-Raqqa w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek samozwańczego kalifatu o nazwie Państwo Islamskie. Deux ans après la fuite des djihadistes, la ville se reconstruit. I tak oto jedna organizacja terrorystyczna likwiduje powoli drugą organizację terrorystyczną, przy czym ta pierwsza jakoś dziwnie dostaje poklask społeczny. No ale tak już działa skuteczny marketing. A dlaczego marketing? Ano dlatego, że tylko w krajach, które sympatyzują ze Stanami Zjednoczonymi, mamy taki właśnie przekaz. Bo w takiej Rosji na przykład... Соединенные Штаты совершили правосудие над террористом номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Абу Бакр аль-Багдади. Rzecznik MON Rosji Igor Konashenkov stwierdził, że można mieć wątpliwości, czy amerykańska operacja w ogóle miała miejsce. Przywódca tzw. państwa islamskiego, najbardziej poszukiwany terrorysta na świecie, Abu Bakr al-Baghdadi, odszedł. Potwierdził prezydent USA Donald Trump na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w niedzielę 27 października. Do tych informacji z dużą dozą niedowierzenia odniósł się rzecznik rosyjskiego MON-u. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że nie ma dowodów, że przywódca państwa islamskiego odszedł. Nie ma wiarygodności. Informacji potwierdzających, że przywódca państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został wyeliminowany podczas operacji Amerykanów, powiedział rzecznik rosyjskiego MON Igor Konashenkov. Dodał także, że na temat przeprowadzonej operacji przekazywane są sprzeczne informacje, co z kolei jego zdaniem budzi wątpliwości, czy w ogóle miała miejsce. Rzecznik Igor Konashenkov przekazał, że po ostatecznym pokonaniu państwa islamskiego przez syryjską armię rządową przy wsparciu rosyjskich sił, ewentualna śmierć jego przywódcy nie będzie miała wpływu na sytuację w Syrii, ani na działania terrorystów pozostających w Idlib. Siły specjalne USA przeprowadziły brawurową i ryzykowną operację nocą. W północno-zachodniej Syrii zakończyły swoją misję w wielkim stylu. Byli niesamowici, przyznał Donald Trump, dodając, że miał okazję obserwować znaczną część misji. Żaden z naszych żołnierzy nie ucierpiał w trakcie operacji. Liczni bojownicy i współpracownicy Baghdadiego zostali zabici razem z nim, podkreślił.
Аль-Багдади взорвал себя поясом смертника, уничтожив тем самым и троих детей. A jak się głębiej wczytać w komentarze na polskich serwisach informacyjnych, no to jasno z tego wynika, że Polacy chyba również nie wierzą w wersję przedstawianą nam przez USA. Podobnie w sumie jak z wujkiem Osamą, czy dziadkiem Adolfem. No, nie od dziś wiadomo, że co człowiek to opinia, ale tym newsem chciałem wam powiedzieć, że to w jaki sposób my odbieramy jakiś przekaz medialny jest bardzo zależne od tego, w jakim kraju się znajdujemy. I tak na przykład jestem święcie przekonany, że wielu z odbiorców tego konkretnego filmu znajduje się teraz w Rosji lub ma rodzinę albo znajomych z Rosji lub w jakimś innym kraju, który nie jest przychylny Stanom Zjednoczonym. Dlatego napiszcie śmiało w komentarzach, jaki jest tam odbiór społeczny właśnie tej sytuacji. Czy też mówią o tragedii, jeżeli tak można nazwać odejście przywódcy ISIS? Czy może jednak nie wierzą w narrację serwowaną nam przez USA? U góry listy przypnę komentarz, w którym możecie od razu odpowiadać na to pytanie, bo z chęcią zapoznałbym się z informacjami od was, jak się w tamtych krajach o tej sprawie mówi. A my skoro już przy Rosji jesteśmy. Piotr Eś jest mężczyzną, który został zidentyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako osoba deklarująca chęć współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce. ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo. Aresztowano go na 3 miesiące. Poinformował rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Prokuratura przedstawiła już mężczyźnie zarzuty m.in. usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu. ABW podejrzewa Piotra Eś o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd 26 października aresztował go na 3 miesiące. Żaryn powiedział, że podczas zatrzymywania funkcjonariusze ABW przeszukali miejsce zamieszkania i zatrudnienia mężczyzny. W toku przeszukań zabezpieczono nielegalnie posiadaną jedną sztukę broni palnej i amunicję, jak również nośniki elektroniczne i dokumenty. Ponadto przeszukane zostały miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania osób utrzymujących kontakty z Piotrem Eś, powiedział. Rzecznik zastrzegł, że nie może podać bliższych informacji, ponadto, że aresztowany był zatrudniony w jednej z instytucji publicznych i pracował dla państwa. Według portalu TVP Info aresztowany pracował w Agencji Mienia Wojskowego. Zarzuty m.in. usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu usłyszał zatrzymany przez ABW Piotr Eś, poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 3 lat więzienia. Natomiast musimy też mieć świadomość, że rozpoznanie najbliższego otoczenia Piotra Eś doprowadziło ABW do kolejnych przeszukań. Tymczasem Grzegorz Braun, którego partia Konfederacja również jest podejrzewana o konszachty z Rosjanami, przynajmniej taką narrację przyjęło TVP przed wyborami, został przez to TVP pozwany. Tak, chyba w odwecie za to, że TVP przegrało z nimi sprawę. Ale o tym powiemy sobie już w jednym z kolejnych materiałów, dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, aby tego nie przegapić. A my na koniec standardowo ruszamy do drętwego suchara. O, zobacz synku, pająk je Biedronkę. A co to jest Dronka? Tego drętwego suchara podesłał mi na Instagramie olo7olo, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotą Biedronkę. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz mi swojego suchara na Instagramie w wiadomości prywatnej. Link do Insta masz oczywiście w opisie, tutaj też ci go wyświetla. A tymczasem ja już się będę żegnał, do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze, cześć!